Moje serduszko pozdrawiam Wasze serduszka i zapraszam na film, który będzie mówił o wydarzeniach na świecie i w Polsce. Zwłaszcza odpowiem na pytanie, dlaczego skierowano naszą uwagę na język nienawiści. Potem przejdę do wartości, którą wielu z nas bagatelizuje, a która wyznacza nasze życie, wręcz decyduje o naszym życiu, o tym, co powinniśmy zrobić, aby nasze życie prowadziło nas do miłości, radości i szczęścia i jak reaguje wszechświat na spełnienie naszych marzeń, skąd bierze energię, więc są to takie tematy pokrewne. Zanim przejdę do filmu, chciałbym poprosić wszystkich tych, którzy zgłosili swój udział w warsztatach teraz w Krakowie i za tydzień w Warszawie, aby potwierdzili, czy przyjadą, ale też czy nie przyjadą. Jeżeli okaże się, ktoś zrezygnował, to bardzo proszę o zgłoszenie mailowe, aby osoby z listy rezerwowej mogły skorzystać z zaproszenia i po prostu z tych warsztatów. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty w Warszawie, będą one w marcu dwukrotnie, czyli 2 i 3 marca i 23, 24 marzec. W marcu warsztaty w Warszawie będą dwukrotnie, dlatego że w kwietniu i w maju nie będzie warsztatów w Warszawie. W maju będą warsztaty w Gdańsku w dniu 24, 25, 26. Warsztaty są oczywiście jednodniowe, więc wszystkich chętnych, którzy chcą zapisać się na Gdańsk, zapraszam. Teraz przejdę do filmu. Wiele osób szuka wiadomości, które potwierdzają tę zmianę na Ziemi. No wiadomo, że taką główną wiadomością są zmiany klimatyczne. Ale co do zmian klimatycznych, to mamy kolejny miesiąc, który zszokował naukowców, czyli przesuwanie się bieguna tutaj na Ziemi. No i przyspieszył on bardzo, bardzo mocno. Tam podają liczby, które chyba chodzi o 55 km przesunięcie tego bieguna. Więc to bardzo mocno zszokowało naukowców. No i co się dzieje na tej Ziemi, że tak to mocno działa. Kolejna cudowna wiadomość to to, że w Kanadzie połączono domy dziecka z domem opieki nad starszymi osobami. To dało genialny efekt. Dzieci mają babcie i dziadków, a te osoby starsze mają motywację do życia. Okazało się, że poprawiły się ich wyniki zdrowotne, ich relacje, są uśmiechnięci. To jest właśnie pokonywanie barier. To, co nam powiedziano, że coś jest normą i że według tej normy musi wszystko funkcjonować. W świecie zmian, w świecie, gdzie prawda rozświetli wszystko, te tak zwane zakłamane normy ekonomiczno-polityczno-religijne będą znikać. Kolejna wiadomość, która już nie jest taka sympatyczna, ale potwierdza to, co mówiłem kilka lat temu, że następuje segregacja ludzi na Ziemi i że będzie bardzo duża liczba odprowadzeń na Ziemi. Otrzymałem wiadomość, że liczba zmarłych Polaków w tamtym roku była największa w historii i ponad 400 tysięcy, niecałe pół miliona. Tutaj ta liczba jest porównywalna do odprowadzeń w czasie II wojny światowej. Więc rekordy temperatur, które notuje się z roku na rok, czyli 2016, 17, 18, teraz rekordy odprowadzeń, to nie są żarty, tylko fakty tego, co się dzieje na Ziemi, czyli tej zmiany wibracji na Ziemi. No i skoro wszystko potwierdza, że na Ziemi dzieją się takie fajne rzeczy, oczywiście, że dla jednych odprowadzenie, czyli odejście, śmierć bliskiej osoby, to nie jest fajna rzecz, ale dlaczego mam się złościć na Boga, skoro On już jest w Jego objęciach? Więc w tym momencie wystarczy, że ktoś rozumie istotę życia wiecznego, że nic nie umiera, tylko żyje wiecznie, że my spotykamy się z tymi istotami po tej stronie i po tamtej, bo często się reinkarnują czasami za naszego życia. Więc tutaj możemy zrozumieć te rzeczy, które się dzieją na Ziemi i pomóc w tych rzeczach, w tej zmianie klimatu, w tym wyjściu z tego zakłamania religijno-politycznego, aby stworzyć ten cudowny, piękny, złoty wiek, o którym mówię na swoim kanale i który widzicie za oknem. Zmiana naszej świadomości to zmiana wszystkiego dookoła nas, ponieważ wielu z Was chce złotego wieku, chce żyć w spokojnym, cudownym, pięknym kraju, a raczej przestrzeni, ponieważ macie świadomość już Ziemi, czyli cudownej, pięknej planecie, gdzie ludzie się szanują, kochają, gdzie nie ma niewolnictwa, nie ma nienawiści, no to kreacja
powoduje, że to wszystko, co tworzy ta dłuższa strona, czyli negatywna, rozpada się. No i mamy taki rozpad w naszym kraju. Widzimy u polityków, widzimy kolejne afery, no i automatycznie mamy przełożenie na to, co kreujemy. Widzimy też zmianę klimatu, widzimy też przebiegunowanie, które nie mieści się w głowach naukowcom. I to jest właśnie nasza kreacja wspólna. Jeżeli ktoś kreuje Złoty Wiek, to nic dziwnego, że to stare, które tam nie pasuje, będzie się rozpadało i będzie wychodzić całe to zakłamanie. I wiele osób teraz do mnie mówi, że jak to jest, że to, co mówili nam, że jest dobre, okazuje się, że jest złe, a to, co mówili, że jest złe albo nie istnieje, okazuje się, że jest dobre i że istnieje i że według tego powinniśmy funkcjonować. I jak tutaj nie zgubić siebie i nie być złym na siebie? Mało tego, do tego dochodzi takie stwierdzenie jak 2 lata temu, rok temu, ja w życiu bym nie był na Twoich warsztatach albo nie słuchałbym takich osób jak Ty, a teraz daje mi to zupełnie inną drogę, zrozumienie to, w czym uczestniczę. I to jest właśnie pobudka świadomości, że wiele z Was się budzi poprzez wydarzenia, które są na Ziemi, ale też i Wszechświat nakierowuje nas na to, abyśmy kreowali coś innego i zwracali uwagę na coś, co może wyznaczać naszą przyszłość, może wydłużyć drogę do Złotego Wieku. Ten język nienawiści w Polsce, czyli zwrócenie uwagi na ten język nienawiści poprzez wydarzenie w Gdańsku, spowodowało, że wielu z nas mówi, nie chcę czegoś takiego, nie chcę takiego czegoś widzieć. Zobaczcie, ile było akcentów z nożem w ciągu jednego roku. Ile było ataków tym narzędziem w galeriach, w szpitalach, w rodzinach. Czyli zostało nam zaakcentowane w tym całym spektaklu, że nóż może doprowadzić do pewnej przyszłości w naszym kraju i na świecie i trzeba umieć powstrzymać w sobie to, kiedy sięgamy po nóż. Dlaczego jest język nienawiści? Dlatego, że istoty z mroku, które karmią się każdą naszą nienawiścią, złością, agresją, irytacją, potrzebują tego do istnienia. I co się dzieje? Mamy zmianę świadomości. Mamy teraz uwolnienie tej prawdy, więc odbiera się im powietrze, jakim jest negatywna energia. I co będą robić? Będą się podłączać do każdego z nas, który może im dać negatywną energię. Mało tego, będą potęgować wasze kłótnie, wasze wyzwiska, waszą irytację, złość. Dlaczego mówię waszą? Bo ja się nie kłócę ani sam ze sobą, ani z ludźmi. Akceptuję ich wolną wolę, akceptuję to, że są i akceptuję, że są dziećmi Boga. W momencie, kiedy ktoś ma nieprzepracowaną w sobie tą irytację, złość, agresję, zawiść, zazdrość, to wszystko zło, co w nim siedzi na cały świat i na siebie i na wszystkich ludzi dookoła siebie, to te istoty, które się karmią taką energią, będą potęgowały wydarzenia. I zwrócono mi uwagę na takie wydarzenie jak nożownik Świdnicy, gdzie kiedy zobaczyłem, że dana osoba tak mocno spotęgowała w sobie nienawiść, albo raczej została ta nienawiść spotęgowana podczas jednej sprzeczki, że wydarzyły się irracjonalne wręcz wydarzenia i wszyscy są w szoku, dlaczego tak się stało. Jak starsze osoby w szpitalu mogły się tak pokłócić, że jedna sięgnęła po nóż i 30 razy zadała ciosy innej osobie. Kiedy połączyłem to z innymi wydarzeniami, zobaczyłem, że przy tych wydarzeniach jest olbrzymia czarna siła, która w momencie, kiedy ludzie zaczynają się kłócić, ona jakby tworzy taką chmurę ciemnej energii, która przenika przez całe ich jestestwo. No i wtedy jakby odcina moralność, no i w tych ludziach wychodzi ta cała złość, to, co mieli w sobie. I tak jak słyszymy w wiadomościach później, oglądamy takie irracjonalne wydarzenia i zastanawiamy się, jak ktoś mógł to zrobić. Właśnie na tym będzie polegała przyszłość ludzi, jeżeli nie opanują w sobie nienawiści, złości i agresji. Dlatego w Polsce, w kraju, gdzie ma wyjść ta iskra Boża na cały świat, zwrócono uwagę na to, że mogą mieć takie spektakle jak w Gdańsku, czyli mogą być oszukiwani, bo uwierzyli w telewizor i dla nich
Zdanie, które płynie z telewizora, jest ich światopoglądem. Zdanie, które płynie z kościoła, z religii, jest ich światopoglądem. Natomiast tak mocno chcą, aby ten światopogląd był prawdą, że są gotowi zrobić drugiej osobie krzywdę, która powie nie. Nie zgadzam się z tobą. Widać to po komentarzach na mojej stronie, kiedy osoby, które mają swój światopogląd, muszą wręcz wyzwać, czy użyć epitetów, żeby zostać przy swoim światopoglądzie. Natomiast w swojej rzeczywistości mogą dokonywać później irracjonalnych wydarzeń. Dlaczego? Dlatego, że ta chmura, która się karmi ciemnej energii, która się karmi tą ciemną energią negatywną, będzie zahaczać każdą taką istotę. Po co? Po to, że jak dotknie was zło, to zrozumiecie, czym jest dobro. Jak zrozumiemy, czym są konsekwencje nienawiści, złości, agresji, nienawiści, to docenimy, czym jest miłość, spokój, harmonia, szlachetność, dobroć. I to będzie się w naszym kraju przelewało i na całym świecie, ucząc nas pokory i zrozumienia. Oprócz tego, izolując, jak powiedziałem, sortując pewną grupę ludzi i dzieci, które się teraz rodzą, jest ich mniej niż tych, którzy odchodzą, będą żyły w zupełnie innej płaszczyźnie. Pokolenie, które teraz jest, ma rozbić cały ten system zakłamania, a ci, którzy przychodzą, mają zbudować nowe. Dlatego uważajmy na język nienawiści, uważajmy na to, jak się w nas gotuje. I kiedy czujecie, że się gotuje, powiedzcie sobie stop, ja już taki nie jestem. Potrafię zrobić niemożliwe. A co to takiego? Wartość, którą wielu z nas uznaje za porażkę, czyli odpuszczenie. Przez 3 miesiące ostatnio, kiedy rozmawiałem z ludźmi na warsztatach i przez Skype'a, cały czas powtarzałem prawie te same słowa, że umiejętność powiedzenia słowa nie, umiejętność odpuszczenia decyduje o naszym życiu. Mało tego, nie zaprasza do nas energii nienawiści, energii złości, irytacji, agresji. Czyli tak zwane odprężenie, odpuszczenie, wycofanie się podczas rozmowy, podczas kłótni rodzinnej, podczas udowadniania czyjegoś światopoglądu, narzucania go wręcz wszystkim dookoła. Umiejętność powiedzenia nie, żyj po swojemu, ja wychodzę, to nie porażka, jak nam zapisano, że nie wypada przerwać rozmowę, nie wypada się odwrócić, tylko dbanie o swoje życie. Zwłaszcza w czasach, kiedy narzędzie, które nam zostało pokazane w Gdańsku, które zostało użyte w tamtym roku wielokrotnie, może doprowadzić do irracjonalnych wydarzeń. Do tego, że ta nienawiść umieszczona w tym światopoglądzie i w tym człowieku, i czy to będzie nasz bliski, nasza rodzina, czy osoba, z którą leżymy w szpitalu, czy spotykamy się na ulicy, czy w restauracji, umiejętność powiedzenia nie decyduje o tym, czy przeżyjemy, czy nie. Czy będziemy uczestniczyć w jakichś absurdalnych wydarzeniach, gdzie nasze zdrowie bezcenne, nasze życie bezcenne, może zostać zachwiane, czy nie? I nagle się okazuje, że to słowo nie, kochany, żyj swoim światopoglądem, ale skoro twój umysł nie odróżnia prawdy od kłamstwa, to jak możesz wierzyć w to, co masz w głowie? I skąd to pochodzi? Czy czasami nie z telewizji? Czy czasami nie z kościoła? Skoro jedno kłamstwo jest powielane przez polityka, czy polityków, czy przez wyznawców religii, to znaczy, że wszystko, co tam jest, może być kłamstwem. No i w tym momencie trzeba odróżnić, co jest kłamstwem, a co jest prawdą. Umiejętność powiedzenia nie, odprężam się, odpuszczam, daje mi genialną swobodę ruchu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie uczestniczę w rozmowie, gdzie jest narzucanie światopoglądu i wśród ludzi, którzy słowo nie traktują jak porażkę, jak wyzwanie. Spójrzmy na nas, na ludzi. Kiedy ktoś do was mówi tak, wy się uśmiechacie, bo się zgadza z wami, ale słowo nie to już drganie. Jak ty śmiesz się ze mną nie zgadzać? Jak śmiesz mi to powiedzieć? I co się dzieje? Słowo nie tak jakby trzęsie tym całym organizmem i tak uruchamia ten język nienawiści, że dochodzi do kłótni. I w tym momencie ktoś musi mieć tą świadomość powiedzenia nie, dziękuję.
odchodzę, nie będę się kłócił, nie będę dyskutował, bo jak dyskutować z pełnym naczyniem? Ty wiesz swoje, nie chcesz spojrzeć na równowagę świata, no to ja idę sobie po swojemu. I nagle to odpuszczenie, odprężenie, które sam wiele razy stosowałem, teraz w tym czasie, w 2019, gdzie jest dużo zmian, dużo wstrząsów, gdzie powstają takie irracjonalne wydarzenia, no ma olbrzymie znaczenie, żeby wielu z nas, właśnie kiedy będzie umiało powiedzieć nie, przerwać monolog, przerwać dyskusję, przerwać kłótnię i odejść, to nie będzie porażka, tylko olbrzymia siła. Zdałem sobie sprawę, że odprężenie, odpuszczenie to siła, która daje mi życie, która decyduje o moim życiu. Jeżeli z kimś rozmawiam i ktoś zaczyna mi mówić o polityce, że ten jest taki dobry, ten taki, a tamten jeszcze taki, to ja mówię, kochany, jeżeli żyjesz tym, tamtym i żyjesz według tego, co oni mówią, masz na to wolną wolę i możesz żyć. Tylko zobacz, co twój światopogląd zrobił z tobą i z twoim życiem. Czy dał ci szczęście, radość, uśmiech? Czy ty jesteś wiecznie w nerwach, wiecznie się złościsz, wiecznie wyzywasz, klniesz, kłamiesz, przeklinasz, ciągle drgasz? Więc po co ci ta wiedza, skoro ona nie daje ci szczęścia i spokoju, a tym bardziej niszczy twoje zdrowie, rujnuje wręcz twoje zdrowie. I co się dzieje? Ci ludzie natychmiast zaczynają jeszcze mocniej drgać, być jeszcze bardziej agresywni, jak śmiem powiedzieć mu nie i powiedzieć mu, że ma przestać tym żyć, jak to jest całego życia. Więc wtedy słowo nie, kochany, bo idź, bądź szczęśliwy, wszystkiego dobrego. Odwrót i odchodzicie. To samo stosuję w komentarzach, po prostu przestaję pisać z daną osobą, gdzie widzę, że ktoś tak mocno żyje swoim światopoglądem strachu, lęku, o NWO, czy o polityce, czy o religii, że nie ma sensu dalej pisać. Po prostu życzyć mu szczęścia, radości, uśmiechu. I co się dzieje? Wiele tych osób nie wytrzymuje tego, że jak ja śmiałem przerwać pisanie, skoro on się karmił tym pisaniem, że on mógł mi napisać, że jestem taki i owaki, i że jego światopogląd to ten jedyny właściwy na świecie. Właśnie decydowanie o swoim życiu, słowem nie, daje cudowne efekty. Jakie efekty? Efekty tworzenia energii pozytywnej. Jak chcecie spełnić swoje marzenie? Co trzeba stworzyć, aby otrzymać swoje marzenie? Trzeba stworzyć energię pozytywną. I trzeba ją podarować wszechświatowi, czyli tej świadomości, która otacza nas i która tworzy wydarzenia w naszym życiu. Słowo nie, które decyduje o moim samopoczuciu, decyduje o tej przyjemności bycia w wolności, w równości, w tym, co robię, kreuje pozytywną energię. Dlaczego? Tamta osoba się zagotowała, a ja odchodzę, uśmiecham się i życzę jej szczęścia, radości, uśmiechu. Wszechświat mówi, ok, nie powstała kłótnia, nie powstał pojedynek na noże, tylko powstało stop i pokazanie komuś, że to jest norma, że można przerwać rozmowę, można wyjść w trakcie rozmowy. Czyli ta osoba musi się zmierzyć z czymś nowym, z czymś, co powiedziano, że nie wypada, niekulturalne, niemożliwe i takie i owakie zachowanie. I w tym momencie nie mamy dwóch kłótni, dwóch energii negatywnych, tylko jedno gotowanie się w sobie i jedna energia pozytywna. I w tym momencie, kiedy tamta druga osoba przyjmie te słowa, kiedy się uspokoi, że no faktycznie, po co ja się z nim kłóciłem? I dlaczego on tak spokojnie nie podniósł głosu, odszedł? Można tak zrobić. I teraz obserwując jego życie, nagle się okazuje, że faktycznie w nim jest lekkość życia, radość życia, wolność, to, co u mnie nie ma, bo nie występuje. Nagle okazuje się, że ta osoba zaczyna zmieniać siebie, czyli kropla drąży skałę. I słowo nie powoduje, że wszechświat mówi o genialna lekcja. Zaczynają tworzyć energię pozytywną. A teraz ja im oddam tą energię pozytywną w kreacji, którą mają.
Co się dzieje? Jak spełnić marzenie? To bardzo prosto. Wielu z nas mówi, że marzenia spełniają się przez to, co zarobicie. Czyli musicie sobie kupić marzenie, musicie zarobić na marzenie. A ja poprzez swoje życie zrozumiałem, że nic nie muszę. Ja mogę włożyć do wszechświata pozytywną energię i wkładam do wszechświata pozytywną energię, pokazując mu, jak mógłby mi spełnić marzenie. I nie decyduję za niego, co on ma zrobić. Czy ja mam na to zarobić? Czy ja muszę na to zarobić? Ja po prostu pokazuję mu, co bym chciał mieć w życiu. Daję mu wolną wolę, wolny wybór, jak on to zrobi. Czy ktoś mi to podaruje? Czy wygram? Czy dostanę szansę, żeby faktycznie na to zarobić? Czy dostanę taką promocję, że będę wiedział, że to jest dla mnie? Wszechświat odda mi to w zupełnie inny sposób, niż mój umysł mógłby to skalkulować, zanalizować. Zostawiając mu wolną wolę działania, wiedząc, że dobro tworzy marzenia, genialnie to do mnie wraca. Mało tego, jeżeli ktoś pracuje, tak jak my wszyscy, i za to dostajemy tak zwane pieniążki, czyli papierki lub cyferki w komputerze. Jaką mają wartość? Żadną. Dopóki nie nadamy wartości temu papierkowi, czy tym cyferkom w komputerze. Jak nadajemy wartość? Poprzez to, że chcemy coś kupić, coś zapłacić, spełnić swoje marzenie. W tym momencie, kiedy rozumiemy, jak działa energia we wszechświecie, czyli pracuję, dostałem za to jakieś cyferki, jakiś papierek i patrzę na wszechświata i mówię, ok, kupię sobie to, czy zapłacę to, czy jadę tam. Dzięki temu, że to realizuję, uśmiecham się i co tworzę? Energię pozytywną, energię przyjemności. Wszechświat patrząc na mnie mówi, ok, znowu dostarczył mi energię pozytywną. Czyli znowu wie, czego potrzebuje. Ja mogę ją rozdysponować nie tylko na jego marzenia, ale na marzenia innych ludzi, innych istot. Ale wielu z nas robi taki błąd, jak ja kiedyś też robiłem. Mam cyferki, mam papierek, mam tu jakieś marzenie, jakiś zakup. Dochodzi do tego dnia, w którym chciałbym to kupić albo pojechać i mówię, nie, wycofuję się. Za mało. No mam wolną wolę, mogę zrezygnować. Tyle, że każde kolejne moje marzenie, czy każdy kolejny zakup kończył się tak samo. Czyli zbieram, powiedzmy, i oszukuję wszechświat. On liczył na moje marzenie, bo ja cały czas je kreowałem. On już zaczął je kreować, zaczął kreować wydarzenie, w którym ja się spełnię i w którym podaruje mi to marzenie. A ja się wycofuję, no i później kolejny raz. I czego nie dostarcza mu? Dostarcza mu tej energii przyjemności, energii pozytywnej, na którą on liczył. W tym momencie wszechświat patrzy, no mówi, no trochę mnie oszukujesz. No to jeżeli jest energia oszustwa, no to energia oszustwa nic nie tworzy. Więc zbierasz te pieniążki, czy zbierasz te cyferki, ale nie tworzysz z nich energii pozytywnej. Więc ja ci pokażę, że możesz zbierać i możesz za chwilę ich nie mieć. I co się dzieje? Nagle przychodzą jakieś rachunki, jakieś wydarzenie, że te pieniądze uciekają nas przez palce. Czyli mieliśmy, pach, ich nie ma. Nie ma cyferek. Wydarzenia czasami są tak irracjonalne, że gubimy, bank się pomylił i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jesteśmy zszokowani. Jak to nas spotkało? Przecież ja zbierałem i zbierałem. Przecież mi się należy, bo pracuję. Dostajesz bezwartościowy papierek i cyferki w komputerze i nadajesz temu wartość. Jeżeli nadajesz temu wartość nijaką, no to nie dziw się, że masz lekcję, która cię uczy, o co chodzi we wszechświecie. Zabawa dusz to zabawa dusz. Twórz energię pozytywną, daj możliwość wszechświatowi stworzyć twoje marzenie. I kiedy zacząłem tak rozumieć energię pieniądza, energię mojej pracy, przyjemności, w której uczestniczę, moje marzenia zaczęły się spełniać. I to bardzo, bardzo piękne. Nie tylko moje, ale też kreacja dla wielu, wielu innych istot. I bardzo się z tego cieszę. Mało tego, wszechświat rozpoczął pewną drogę naprawy pomagania mi. Rozwój duchowy, jak sama nazwa wskazuje, to rozwój. Czyli my
chcemy rozwijać się duchowo, zachowując co? Szczęście, radość, lekkość życia, uśmiech i szczęśliwego ducha, tak? A szczęśliwy duch to ten, który jest wolny od lęków, strachów, blokad, programów, tych wszystkich problemów, kłopotów, tak zwanego pecha, który gdzieś tam w naszej głowie jest. I co robi Wszechświat? Spojrzał na nas i mówi, chce się rozwijać duchowo. Świetnie, czyli chce rozwijać ducha. Chce być w szczęściu, radości, obfitości. Czyli musimy posprzątać wszystko to, co go do tej pory ograniczało. Mało tego, on się musi z tym skonfrontować, aby zobaczył, ile ma w sobie siły. I co się dzieje? Wszechświat natychmiast zaczyna przyspieszać. Powstają wydarzenia, których się nie spodziewaliśmy, które są, powiedzmy, dziwne, które bardzo często kończą się konfrontacją z osobami, które budziły w nas irytację, złość, agresję. Jakieś wydarzenie, w którym coś tracimy i dlaczego mnie to spotkało? No jeżeli się rozwijasz duchowo, to Wszechświat kreuje wydarzenia, w którym ty oczyszczasz siebie ze wszystkich programów, blokad, lęków, strachów, które powkładałeś sobie tam w zakamarki umysłu i w zakamarki podświadomości. Czyli realizuje wydarzenie, w którym powiedz stop, ja już taki nie jestem. To mnie nie zmusi do irytacji, do złości, do zazdrości, do zawiści. Nagle się okazuje, że ktoś kupuje lepszy samochód. I co? Do tej pory było, jak ja ci zazdroszczę, ale on ma, ale dostał. Czyli już zejście w dół. A teraz cieszę się twoim szczęściem. Świetnie, że masz. Bardzo mi to się podoba. I ciesz się nim, baw się, niech ci służy. Kompletna zmiana. Do tej pory była zazdrość. Teraz wydarzenie w rzeczywistości stworzyło się. Wy powiedzieliście, że umiecie się cieszyć szczęściem innych ludzi, bliskich, rodziny. I nagle Wszechświat mówi, genialny, odrobił. Posprzątane. Kolejny lęk i strach. I tak okazuje się, że z jednej strony idą wydarzenia, które naprawiają was i uwalniają was ze wszystkich lęków i strachów, a z drugiej nagrody, przyjemności, spełnienie marzeń, spełnienie waszej kreacji, bo Wszechświat ma energię pozytywną, którą sami dostarczacie, przerabiając i oczyszczając siebie wzajemnie. Czyż nie jest geniuszem? Czyż ten, który to stworzył, nie jest geniuszem? Jest! Tylko trzeba chcieć zrozumieć, że rozwój duchowy to posprzątanie wszystkiego z poprzednich wcieleń i z tych wcieleń i kreacja niemożliwego. I słowo tak i nie decyduje o naszym życiu i zachowanie, które uznano za niekulturalne, niesympatyczne, bezczelne, nagle okazuje się, że jest dobre, właściwe. Mało tego, nie tylko jest dobre, ale prowadzi mnie do czegoś, co nie mieści się w normach religijno-społeczno-ekonomicznych. Dostaję propozycję pracy, dostaję związki, dostaję możliwości wyjazdów, odpoczynku, ponad zrozumienie. Dostaję możliwość kreacji poza urzędnikami, poza urzędami. Po prostu bawię się życiem. Wkładając co? Energię pozytywną. A każde wydarzenie w moim życiu, które pokazuje mi, że tu kiedyś się irytowałeś, tu tego się bałeś kiedyś. Nazywam nie pechem, nie ale to nieszczęście, ale kłopot, ale problem, tylko wydarzeniem, które mnie rozświetli. Natychmiast cała ta niespodzianka od Wszechświata staje się wydarzeniem, które mnie rozświetla. Dostaję podpowiedź od Wszechświata, dostaję zrozumienie od Wszechświata, dostaję podpowiedź od ludzi, przyjemność i, jak to mówią, nagrodę. Bo Wszechświat mówi, znów nie dał się zgasić, nie użył słowa problem, kłopot, pech, nieszczęście, tylko zrozumienie, akceptacja i świetna zabawa. Wydarzenie, które prowadzi mnie do światła. I w momencie, kiedy mam taką niespodziankę, patrzę do góry, mówię do tatusia, świetny żart,
Ciekawe, co z tego dobrego wyniknie. Prowadź dalej. Czyli zaczynam się śmiać i bawić. I mówię, kochany mój umyśle, kiedyś zareagowałbym taką złością, taką irytacją, a teraz mnie to bawi. Po prostu zwyczajnie. I czasami mam tak, że spotykam ludzi, którzy kiedyś no, u mnie tworzyli pewną drogę irytacji, złości, agresji, ich światopoglądy i tak dalej. I teraz mój kochany umysł robi coś takiego. Czyli spotykam taką osobę i ona już zaczyna mówić, że ja muszę to, muszę tamto, że tak jest na świecie i tak dalej, i tak dalej. A mój umysł mi wyświetla dziecko małe w pieluchach, w przedszkolu albo w piaskownicy, które ma swoje zabawki, koparki i tak dalej i mówi, że ta piaskownica i to przedszkole to jest jedyne właściwe na świecie i nic innego nie istnieje. I kiedy mam ten obraz w głowie, tutaj mam uśmiech. Słucham tą osobę i później, kiedy skończy swój monolog, skończy mi udowadnianie swojego światopoglądu, zadaję jej 2-3 pytania. I te 2-3 pytania powodują, że bardzo mocno ona musi sama sobie odpowiedzieć na to, że jest różnorodność świata. Że urodziła się w takiej piaskownicy, w takim przedszkolu, ale nie oznacza to, że inne nie istnieją, bo moje jest inne. I moje zachowanie jest inne. I w tym momencie ja mam uśmiech, tutaj jest żart, słyszę śmiech dookoła nas i bardzo często to się kończy tak, że ludzie chociażby na warsztatach podchodzą do mnie i mi dziękują i mówią, niesamowite, niesamowite, no jak mogłam, czy mogłem ugrząść w takim dogmacie, tak, że technologia nam szkodzi, że technologia, która przychodzi nam, jest poza naszym światłem, że nas zniszczą i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie, kiedy widzą światło w swoim sercu, kiedy widzą swoje możliwości, zmienia się ten światopogląd. Zmieniają piaskownice. Już nie są dla mnie moimi dziećmi, którzy próbują wszystkich obrzucić piaskiem, bo tylko ten piasek znają, tylko zaczynają dorastać i rozumieć, że różnorodność świata i prawda jest dookoła nas, tylko nie wszyscy chcemy ją widzieć. I dzięki temu, że umiem powiedzieć tak i nie, mogę uczestniczyć w takiej zabawie i takim obrzucaniu się piaskiem, a mogę dostarczyć tej osobie tyle piasku, żeby miała co robić, jak się bawić i zrozumie, że może w życiu nie chodzi o to, żeby obrzucać piaskiem albo tworzyć domki z piasku, tylko o to, aby mieć lekkość życia, radość życia i umieć w spokoju rozmawiać z innymi dziećmi, które są innej piaskownicy. Właśnie ten geniusz wszechświata polega na tym, że podpowiada nam, daje nam sposoby na to, żeby być w spokoju, w harmonii. Kolejnym takim moim sposobem jest tworzenie endorfin i tworzenie oazy wakacji. Jeżeli jestem w przestrzeni ludzi, którzy mocno drgają, wymieniają się jakimiś poglądami, no i już dochodzi do irytacji, to co robię? Natychmiast widzę siebie na plaży, odpoczywam, słońce, płynę z delfinem, po prostu jestem na wakacjach. Mój umysł tworzy endorfiny, ciało, hormony szczęścia, lekkość życia, radość. Zapraszam też tych ludzi, którzy przed chwilą tak mocno dyskutowali. I co się dzieje? Cała ta moja wakacyjna przestrzeń, czyli ta wakacyjna aura, przenika przez nich. I kiedy widzą, że oni tutaj dyskutują, a ja się uśmiecham, nic nie mówię, a jestem jakby gdzieś nieobecny, ale mam szczęśliwe oczy i uśmiech na twarzy, zaczynają zwalniać w tej rozmowie, bo ta przestrzeń już działa i pytają się, co ja o tym myślę, albo jak ja to widzę. I kiedy pokazuję im, że nie to, co teraz jest w dyskusji, jest ważne, tylko to, aby umieć się tym bawić, wtedy błyskawicznie rozumieją, czym jest złość, agresja, irytacja, przekrzykiwanie się, a czym jest spokój, harmonia i lekkość życia. I każdy z nas może znaleźć sobie taki sposób na to, aby w swoim rozwoju duchowym rozwinąć się wtedy, kiedy wszechświat mówi, tu miałeś lęk, przepracuj to, czy to będzie w nocy, czy to będzie w dzień. Tu tworzyłeś energię pozytywną, spełnimy twoje marzenie. Nie zasilaj go lękiem, strachem, wątpliwością. Twórz i kreuj. Teraz mi tutaj podpowiadają jeszcze jedna rzecz, która była na warsztatach. Rozwój duchowy to poznanie świata ducha.
A świat ducha to też sny, wtedy, kiedy nasze ciało fizyczne, powiedzmy, odpoczywa. Czyli rozwój duchowy to nie tylko umiejętność zachowania się w świecie rzeczywistym, w systemie, tam, gdzie jesteśmy z naszymi bliskimi, z rodzinami, ale też w świecie, kiedy śpimy, kiedy to duch podróżuje po wielu światach równoległych, po wielu wszechświatach, po światach istot pozaziemskich, po światach istot demonicznych. Czyli tutaj też następuje rozwój. My doświadczamy innych snów, doświadczamy manifestacji się tych różnych istot, bo chcemy się rozwijać. Więc wszechświat mówi, ok, rozwój duchowy to nie tylko rozwój ciała, nie tylko rozwój kreacji, możliwości, obfitości w systemie rzeczywistości, ale jeszcze poznania różnorodności świata ducha. I wtedy wielu z was pisze do mnie, że mają sny, że ktoś ich pogłaskał, ktoś ich dotknął, ktoś ich uszczypnął, ktoś ich podrapał, że ktoś ich przeniósł na jakąś rzeczywistość. Rozwój to rozwój. Chcesz doświadczać ducha? Bądź gotowy na świat ducha. Czym tam wejdziesz? Jeżeli wiesz, że strach przyciąga niesympatyczność, to wejdź tam siłą swego światła, które masz, czyli energią pozytywną, którą tworzysz. I adekwatnie do tego, jak zachowacie się w świecie ducha, rozwijacie siebie. Czyli jak pierwszy raz spotka cię istota demoniczna, która gdzieś tam cię będzie straszyła i ty się zamkniesz, tak, ale mnie nastraszył, ale miałem sen, sparaliżowany cały, to nie miej do siebie pretensji i żal. Nie traktuj tego jako porażkę, tylko jako to, że wszechświat sprawdził i mówi, rozwija się. Według nas jest gotowy na zmierzenie się z takim światem. Dajmy mu szansę. Ta szansa powoduje, że my odrabiamy wartość porażki, strachu, lęku, wątpliwości. W momencie, kiedy ok, jestem gotowy, dziękuję wszechświatowi, sobie, Bogu za to, że miałem możliwość doświadczenia czegoś niezwykłego, paranormalnego i jestem gotowy, czekam na drugie. I w tym momencie, kiedy mamy drugi raz taki sen, zachowujemy się inaczej. Mamy już świadomość i praktykę tego, jak było w poprzednim i jak możemy tutaj zaistnieć. I dzięki temu wielu z was doświadcza takich wydarzeń w swoim życiu. W końcu rozwój to rozwój, a dzięki temu, że rozumiecie, czym jest energia pozytywna, czym energia negatywna, czym są wątpliwości, strachy, lęki, a czym pewność, że wszechświat nam pomaga, tym szybciej skreujemy ten złoty wiek. I wydarzenia na Ziemi pokażą nam wiele zakłamania religijno-politycznego. Natomiast to my, dzięki wspólnej kreacji, będziemy pokazywać świat pełen lekkości życia, radości życia, różnorodności i tego, że jest w nas taka siła, którą żadne kłamstwo religijne, polityczne nie zgasi. O to w tym chodzi. Czyli macie w sobie taką siłę i takie światło, że ten cały zakłamany świat dookoła nas nie jest po to, aby żyć w nim i narzekać, tylko aby sprawdzić swoje światło i rozwinąć swego ducha. Kto ma taką świadomość, będzie patrzył na swoje życie jak na zabawę, jak na piaskownicę, w której można się bawić, do której można zaprosić dzieci i na plac zabaw, gdzie jest wiele miliardów piaskownic, w których można się pobawić, przejrzeć i placów zabaw, w których można uczestniczyć. I życzę wam takiej świadomości i wspólnej kreacji złotego wieku, gdzie prawda, serce, miłość, radość, szczęście będzie dawało nam zabawę, o jakiej wielu z nas marzy i jaka nam się nawet nie śni, bo jak zawsze niespodzianki tatusia i wszechświata są takie, że czasami kiwamy głową, mówią, aleś tutaj teraz zrobił żarcik. Nie mieściło nam się to w głowie, a jednak powstało. I życzę wam, aby te niespodzianki, energia pozytywna była w waszych przestrzeniach i abyście spełniali swoje marzenia i kreujmy wspólnie cudowny, piękny świat, wolny od polityki, wolny od ekonomii, wolny od religii, pełny światła i miłości. Dziękuję za ten film.